Narysuj wzór strukturalny związków o wzorach sumarycznych. CaClO4 4,2 razy wzięte i Fe2SO3 3 razy wzięte. Pierwsza sól pochodzi od kwasu chlorowego 7, czyli od HClO4. Podpiszmy, że jest to kwas chlorowy 7. Co oznacza, że chlor jest tutaj średniowartościowy? Aby narysować wzór strukturalny soli, najpierw narysujmy wzór strukturalny tego kwasu. Czyli mamy, rysując cząsteczkę kwasu, zaczynamy od wodoru, następnie każdy z wodorów łączy się z tlenem, i dopiero teraz ten tlen łączy się z atomem centralnym, w naszym wypadku z chlorem. We wzorze kwasu chlorowego 7 mamy cztery atomy tlenu, a na razie w naszym wzorze strukturalnym jest tylko jeden atom tlenu, czyli jeszcze musimy dorysować 3 atomy tlenu. Stąd do chloru dopisujemy jeden tlen, drugi tlen i trzeci tlen. Każdy z tlenów jest dwuwartościowy, czyli tworzy dwa wiązania. Do budowy cząsteczki soli potrzebna nam jest tylko reszta kwasowa, czyli CLO4. Więc zaznaczmy ten fragment w naszym wzorze strukturalnym, czyli mamy ten fragment. I tylko ta część będzie tworzyła wzór naszej soli. W skład cząsteczki tej soli wchodzą dwie takie reszty kwasowe. Czyli przerysujmy najpierw dwie identyczne reszty kwasowe. Czyli mamy tlen, chlor i trzy atomy tlenu i drugi tlen, chlor i trzy atomy tlenu. Oczywiście ten pierwszy tlen również ma dwa wiązania, więc musimy dorysować mu jeszcze jedno wiązanie. Tak samo z tym tlenem. On również musi mieć dorysowane jeszcze jedno wiązanie. Widzimy, że metal w tej cząsteczce soli to jest wapń. Wapń leży w drugiej grupie układu okresowego, czyli jest dwuwartościowy. Stąd wapń ma dwa wiązania, więc te dwa wiązania, które idą od tlenów, będą dochodziły do wapnia. Czyli mamy wapń i po jednym wiązaniu do każdego z tlenów. Reszta kwasowa drugiej soli pochodzi od kwasu siarkowego 4. Zapiszmy wzór kwasu siarkowego 4. To jest H2SO3. To jest kwas siarkowy 4. Narysujemy najpierw wzór strukturalny tego kwasu. Zaczynamy od rysowania wodorów, czyli mamy dwa wodory. Każdy z tych wodorów łączy się z osobnym tlenem. I teraz dopiero tleny łączą się z atomem centralnym. We wzorze były trzy atomy tlenu. Dwa już mamy narysowane, więc jeszcze musimy narysować jeden tlen. Tlen oczywiście jest dwuwartościowy, czyli Rysujemy tutaj dwa wiązania. W cząsteczce soli zawarta jest tylko reszta kwasowa, czyli SO3. Zaznaczmy ten fragment we wzorze strukturalnym. Widzimy, że w cząsteczce naszej soli są zawarte trzy takie reszty kwasowe. Czyli trzy razy przerysujemy tą resztę kwasową. Mamy tlen i tlen. Łączący się z atomem centralnym, a ten z kolei z jednym tlenem. To jest jedna reszta kwasowa, kolejna reszta kwasowa i jeszcze jedna reszta kwasowa. Ponieważ reszta kwasowa tego kwasu łączyła się z dwoma atomami wodoru, oznacza to, że ta reszta kwasowa jest dwuwartościowa. Czyli jeśli ta dwójka we wzorze poszła za żelazo, to znaczy, że ta trójka pochodziła z tego miejsca. Czyli żelazo jest tutaj trójwartościowe, co oznacza, że każdy atom żelaza tworzy trzy wiązania. Atomów żelaza w tej cząsteczce mamy tylko dwa, więc rysujemy dwa atomy żelaza i wiemy, że od każdego z nich odchodzą trzy wiązania. Wiemy też, że do każdego tlenu musi dojść jeszcze jedno wiązanie, dlatego że każdy z tlenów jest dwuwartościowy. Nasze tleny na razie mają narysowane tylko jedno wiązanie czyli to żelazo e, tworzy trzy wiązania czyli jedno wiązanie idzie do pierwszego tlenu, drugie do drugiego i trzecie do trzeciego analogicznie z tego żelaza pierwsze wiązanie, drugie wiązanie i trzecie wiązanie.